Coraz więcej dzieci z Ukrainy rozpoczyna naukę w polickich szkołach. Specjalnie dla nich powstają dodatkowe oddziały. W Polickiej Białej jest obecnie ponad 40 ukraińskich uczniów. W zespole szkół w Policach uczy się obecnie 43 dzieci z Ukrainy, które uciekły przed wojną wraz ze swoimi rodzinami. 25 z nich nie porozumiewa się w języku polskim, dlatego został dla nich stworzony specjalny oddział przygotowawczy. Pozostałe dzieci zostały umieszczone w klasach wraz ze swoimi polskimi rówieśnikami. 17 to dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej. Najmłodsze trafiły do drugiej klasy. Te młodsze dzieci są zwykle rodzeństwem dzieci starszych, dlatego że przyjechały tutaj do Polic lub do Trzebieży, bo to są dzieci, których rodzice, właściwie mamy, mieszkają albo w hotelu Dobosz, albo w Trzebieży w ośrodku Osiru, a dzieci znalazły naukę tutaj u nas w szkole. Więc te dzieci są po prostu pod opieką zespołu szkół i one chodzą do klas szkoły podstawowej od 2 do 8. Do zespołu szkół w Policach od kilku lat uczęszczają uczniowie pochodzenia ukraińskiego. Ponieważ przybyli do Polski już wcześniej, bez problemu posługują się językiem polskim. I te dzieci, które wcześniej już były w zespole szkół, mocno pomagają tym maluchom, które są w podstawówce, ale też i tym starszym, które nie mówią w języku polskim. Pokazują im szkołę, pokazują jak, gdzie można spędzić czas w Policach. Po prostu lepiej przez to te dzieci się czują, dlatego że mają swoich starszych kolegów, którzy oprócz nauczycieli dobrze nastawionych do tych dzieci, też pomagają w takim codziennym życiu szkolnym. Hotel mieszczący się przy ulicy Wróblewskiego w Policach współpracuje z powiatem polickim i za niewysoką cenę daje schronienie dla osób uciekających przed wojną. Obecnie jest tam zakwaterowanych około 50 osób, głównie matki z dziećmi, które rozpoczęły naukę w zespole szkół.